Znajdujemy się na boisku treningowym KS Beskid Andrychów i z nami prezes klubu, pan Fryderyk Walaszek. Witam. Dzień dobry, witam państwa. Panie prezesie, właśnie rozpoczęła się runda wiosenna, bardzo ważna runda wiosenna, zupełnie inna niż w ubiegłym sezonie. Tak, dlatego, że pierwsza drużyna, która gra w czwartej lidze, no musi zająć bardzo wysokie tam czwarte, piąte miejsce, powiedzmy. Prawdopodobnie zostanie tylko 7 drużyn, ale żeby nie mieć noża na ostrzu gardła, w związku z tym chcemy i zawodnicy i zarząd klubu chce, żeby uplasować się tam powiedzmy w tej pierwszej czwórce, mamy na to szansę, teraz też mamy czwarte miejsce, teraz czekają nas trzy bardzo ważne mecze, bo to są mecze z drużynami po piłkarsku zwanymi za 6 punktów. To są, gdyby ewentualnie noga się potknęła to są drużyny, z którymi będziemy bezpośrednio walczyć o pozostanie. Dlatego, że jest ta reorganizacja i tu jest tak maleńko drużyn zostaje, liga będzie wzmocniona. Więc w sumie potrzeba nam, oczywiście to jest na papierze, boisko nas weryfikuje, w sumie potrzeba nam minimum 6 zwycięstw. W rundzie wiosennej zostały rozegrane 4 kolejki, z tego mieliśmy 3 wyjazdy, 1 mecz u siebie i w 4 meczach zdobyliśmy 10 punktów. Znakomicie, start jest kapitalny, to należy teraz tylko podtrzymać. I mamy do zakończenia jeszcze 13 kolejek, z tego 6 meczów trzeba wygrać, żeby kibice andrychowscy byli usatysfakcjonowani, że klub sportowy Beskid Andrychów utrzymał się w zreorganizowanej, mocniejszej czwartej lidze. A co będzie później, to myślimy. Natomiast jedynka, juniorzy starsi rozpoczęli już swoje rozgrywki. W tej chwili są w drodze do Kielc, mają mecz w Kielcach i tam znowu kalendarz jest tak ułożony, że na początku tylko jeden mecz gramy u siebie i wszystkie wyjazdy. To też była celowa polityka, żeby przyszanować naszych boisk, naszych obiektów, bo mamy jakie mamy. One są do maksimum wykorzystane, także gospodarze, jak tutaj widać, bez przerwy naprawiają, poprawiają, żeby ta ilość młodzieży miała na czym trenować, począwszy od zawodników z pierwszej drużyny, poprzez juniorów, aż do młodzików. A na mecze jest już czym jeździć? Tak, na mecze już jest czym jeździć, ale głównie wykorzystują go juniorzy starsi, które mają dalsze wyjazdy typu Mielec, typu Kielce, Tarnobrzeg. To są już dosyć dalekie wyjazdy, tak? No cieszą się zawodnicy, no mają swój autokar i jakoś tam powiedzmy, no też są docenieni, bo też dużo zrobili, taki awans. Ja już chyba to mówiłem, że jesteśmy jedyną drużyną z tych 30 drużyn w kraju, juniorów starszych, która nie ma swojego zaplecza, ale o tych zapleczu to jeszcze porozmawiamy. No ale no cóż, no nie samo zaplecze, nie pieniądze, są jeszcze inne rzeczy, które również boisko weryfikuje. I tu jesteśmy dobrzy. A juniorzy starsi wyrastają na taki hitowy zespół z Andrychowa, trzeba powiedzieć. Czy myśli pan, że frekwencją na meczach przebiją seniorów? No nie, tak się jakoś składa, że jednak zawsze pierwsza drużyna jest centrum zainteresowania. Ale chcę powiedzieć, że nigdy tyle na juniorów młodszych nie przychodziło, co teraz zresztą juniorzy starsi, czy w ogóle na juniorów. Juniorzy tutaj rozgrywali mecze. Dopiero w momencie, kiedy teraz są w tej lidze, to rozegrali jeden mecz na płycie głównej, no i będą grać już na płycie głównej do końca i na pierwszym meczu, o dziwo, było bardzo, bardzo dużo kibiców. Natomiast no jedynka jest jedynka, nie? To jest prawie półprofesjonalny futbol. Tak, to prawda. Panie prezesie, i tak na koniec, no zbliża się okres świąt Wielkanocy. Czy chciałby pan złożyć życzenia kibicom? Ale rzeczywiście, no i nie tylko kibicom. Chciałem w tych niespokojnych czasach złożyć życzenia spokojnych, radosnych, szczęśliwych świąt sportowcom, działaczom, kibicom, no i wszystkim mieszkańcom gminy Andrychów. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego na te święta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.